uderzenie, jest i bramka! Z okazja Tobiasz nie ma spalonego, Chabrowski przed bramką, 2-0! Aaaa, i bramka! Jest trzeci gol, jeszcze więcej ciekawego, Bejnarowicz, na ty, gol! I gol dla Stroju! Niezły pomysł i bramka! Próba strzału Jaskłowski, kapitalna interwencja bramkarza! Nie ma spalonego, możemy grać dalej, Styczeń na dogodnej pozycji, bije teraz bramkarza i będzie gol! Bydla! Witamy Was w kolejnej odsłonie programu przed kolejką, programu, który transmitujemy prosto z Szczawieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ale najważniejsze, kto prowadzi? Jakub Zima, Bartłomiej Nowak, Paweł Szpur. W tym programie czerwień aż nie będzie boleć, mamy nadzieję taką, że tak nie będzie, ale najważniejsze od czego zacząć, to zacząć od czwartej ligi. Popatrz, biało, niebiesko, czarne. Taka chronologia wydarzeń, bo tak. Kiedyś rozmawialiśmy, że czekamy w końcu na aż zespół na szczeblu centralnym. Na razie tego zespołu nie mamy. To znaczy, że jest sklasyfikowany Górnik Nowe Miasto, czwarta liga, no to innego wyboru nie ma. No jak tak patrzę przez te ligi, ostatnio sobie uświadomiłem, czy my czwartą ligę w przyszłym sezonie będziemy omawiać. I tego się najbardziej boję. No, będziemy może przez pryzmat Polonii i Stali Świdnica, może Piasta Nowa Ruda, które wiadomo, że w zespołach nie brakuje Wałbrzyszan. Więc tak jak rozmawiamy też o okręgówce jeleniogórskiej, przez pryzmat Orła Mysłakowice z trenerem Marcinem Bubnowiczem Morawskim, no to myślę, że będziemy również, że tak powiem, wracać przynajmniej szczątkowo, zdawkowo do czwartej ligi w kontekście tych dwóch ekip. No, też tak myślę. Natomiast będzie na pewno trudno przeboleć to, jeśli się tak zdarzy, że nie będzie żadnej drużyny bezpośrednio z Wałbrzycha w tej lidze, bo to będzie kolejny rok chyba stracony, nie? Tak pod kątem czysto sportowym, marketingowym, znowu Wałbrzych zostanie zapomniany. Znaczy powiem tyle, że panowie jak pojechali do Legnicy teraz i zagrali z Miedzią 2 Legnica, to największym wow, który zobaczyli, to obiekt sportowy, jaki ma Legnica, więc dla nich to było też niesamowite przeżycie, wyjść na obiekt, który jeszcze rok temu grał w Ekstraklasie, no i przeżyć na własnej skórze grę na takim obiekcie. No widzisz, że ja znowu z drugiej strony miałem na bieżąco informacje na temat tego, co się dzieje w samym, na murawie. No i też później komunikat taki trochę suchy, ale jednak dużo mówiący. Jak ten mecz wyglądał? I tu wszyscy, jak jeden mąż, mówią, że z racji tego właśnie, że zagrano na takim boisku, że drużyna grała z przeciwnikiem, który kulturę gry ma gdzieś chyba już wrodzoną, to był ich najlepszy mecz, jaki do tej pory zagrali, mimo tego, że go przegrali, że stworzyli sobie mnóstwo sytuacji bramkowych, że gospodarze nie wykorzystali choćby na przykład rzutu karnego, że ta druga bramka padła dosłownie w ostatniej sekundzie meczu, że ten pierwszy gol od 32 minuty nie załamał Górnika tak jak do tej pory to się zdarzało, że po straconej bramce już nic nie potrafili pokazać, że trudno im się grało aż do momentu tego wyrównania. Tu mimo, że gola nie strzelili, to grali po prostu kolejny raz i kolejny raz, stwarzane sytuacje napędzały ich do kolejnych i że to po prostu był naprawdę dobry mecz. I pod kątem czysto piłkarskim, i samej kultury gry drużyny prowadzonej przez trenera Błażyńskiego. Słuchaj, jestem pełen uznania, odrobiłeś zadanie, tak? Używając terminologii szkolnej, bardzo dobrze 2-. Ale naprawdę jestem pod wrażeniem, bo tutaj relacja dosyć szczegółowa. A wiesz, że 90% z tego dostawałem w trakcie meczów siatkówki? I czytałem na bieżąco. Tomasz, podzielność. No, gratuluję Ci, bo jak słyszałem Twój komentarz na siatkówce. To nawet nie zauważyłeś, kiedy przekazywałem te informacje, nie? Chociaż nie mówiłeś o Górniku Nowe Miasto, mówiłeś podczas ten. Słuchaj, dobrze, ale przejdźmy też do tej 13. kolejki, bo ona była dość ciekawa, choćby dlatego, że Chrobry 2 Głogów pokonał Moto Jelcz Oławę 3-2. I myślę, że tu jest duża też niespodzianka. No tak, ta 13. kolejka okazała się pechowa nie tylko dla Moto Jelcza, wspomnianego przez Ciebie, ale również dla Słowianina, do tej pory totalnego dominatora tych rozgrywek, a tutaj duży klops nie przegrał. Ale to jest drugi remis, który zobacz, daje im 2 punkty teraz straty do lidera. Tak. Remis z Zenitem Międzybórz na pewno przez kibiców i generalnie piłkarzy miejscowych, czyli Słowianina, został potraktowany jako myślę, w
kategoriach porażki, bo jednak tutaj Słowianin był zdecydowanym faworytem, a jednak podział punktów ze znacznie niżej notowanym Zenitem, zajmującym zaledwie 13 miejsce, no to możemy traktować w kategoriach jednak sporej niespodzianki. No i jednak Lechia Dzierżoniów też nie poradziła sobie z Baryczą Słów, nie? Więc też dominacja tych trzech pierwszych drużyn jest widoczna. Tak, no kolejny remis Górnika z Motory i też zwracamy na to uwagę trochę tak z sentymentem do tego zespołu, prawda? Tutaj punkt zdobyty przez drużynę z Bolesławca niewiele na ten moment dał. Mamy w dole tabeli trzy zespoły, które odstają od reszty stawki. Warto przyjąć tutaj też zasadę, jeżeli chodzi o grę o utrzymanie 4 plus 4, czyli cztery drużyny spadają, cztery grają w barażach, bo tak to będzie wyglądało. Na ten moment oczywiście. To wszystko może zostać jeszcze tam delikatnie przetasowane w zależności od tego, jak będzie wyglądał układ tabel wyżej w tych ligach, gdzie musimy kogoś przyjąć w nasze szeregi, prawda? No ale wiecie co, tak zerkam jeszcze na ten mecz w Środzie Śląskiej, bo też patrzymy w kierunku Polonii Stal Świdnica i ta porażka w Środzie Śląskiej, no chyba jednak trochę zaskakująca. Troszkę zaskakująca, wiecie co, no ja tak troszeczkę tutaj posmutniałem, bo gdzieś po głowie mi się ta kołacze, ta informacja, którą przeczytałem w niedzielę od Darka Stachurskiego, że zmarł jego brat Marek, tak. lat 47, tak. który wraz z Marek Stachurski, z Darkiem Stachurskim prowadzili ten klub. Tak. I mnie ta informacja, no nie ukrywam, że bardzo zasmuciła. Tak. Ja byłem... wyrazy współczucia, bo Marka znałem też około 20 lat. To był niezwykle życzliwy człowiek, którego znałem nie tylko ze strony sportowej, bo bywał na meczach, ale również tym, czym zajmował się na co dzień, bo miał własną firmę transportową i gdzieś przy tej okazji się spotykaliśmy. Niezwykle radosny, zawsze kiedy go spotykałem, zawsze był uśmiechnięty. Nawet wczoraj sprawdziłem w telefonie, dalej mam do niego numer. I ta informacja, no bo śmierć, już wiem, że to była nagła śmierć, oczywiście przedwczesna, bo to zawsze jest śmierć przedwczesna, ale tym bardziej w wieku 47 lat trudno się nam z tym faktem pogodzić. Także Darku, ogromne wyrazy współczucia. I być może też ta informacja w jakiś stopniu wpłynęła, działała. Myślę, że na pewno takie rzeczy działają, bo to słuchaj, no to jest osoba, którą na co dzień widujesz, z którą rozmawiasz, która być może w jakimś stopniu z nimi miała kontakt niedługo przed tym wszystkim. No i nagle teraz dowiadują się zawodnicy, którzy muszą, bo nikim przecież tego meczu nie odpuści, wyjść na boisko. Niekoniecznie wtedy w głowie myśli się o grze, prawda? Co nie zmienia faktu, że wynik niekorzystny. No dzisiaj mówimy o okolicznościach, które mogły wpłynąć na to, jak to się skończyło, natomiast za jakiś czas już też nikt o tym nie będzie mówił. I będziemy wracać sucho do statystyk, a Polonia w tej chwili, no niestety, ale z 15 punktami, zaledwie na 12 miejscu, no nieudana jest to runda dla tej drużyny. Tutaj żadne, myślę, tłumaczenia w postaci kontuzji, prawda, zawodników, tak jak mówił o tym Damian Hajewski, z którym chwilę rozmawiałem, zupełnie niechcący, spotykając się na zakupach w sklepie, także prawda jest taka, że no, biło od niego taka, wiecie, taka sportowa złość, że nie mógł zagrać we wszystkich tych meczach, które drużyna przegrywała, gubiła punkt, ale już się cieszył na samą myśl powrotu na boisko i wierzył w to, że będąc na tym boisku będzie po prostu w stanie pomóc tej drużynie, żeby zdobyć punkty. I można było się tym optymizmem zarazić, no ale te wyniki jednak w kolejnych meczach wskazują, że to jest coś innego i mimo tego, że zawodnik chce, to nie układa się to w ogóle, prawda? Wspominając o Damianie Hajewskim, muszę powiedzieć, że to jest zawodnik niezwykle ambitny. Pamiętam kiedyś, już sporo miesięcy temu, trener Marcin Domagała, który jeszcze w ubiegłym sezonie i we wcześniejszych latach z sukcesami, trzeba powiedzieć, bo awansami prowadził Górnika, mówił, że jeżeli Hajek strzela i drużyna wygrywa, to jest wszystko ok, ale nie daj Boże, Hajkowi nie poszło, a jeszcze Górnik przegrał, to strach było wejść po meczu do szatni, bo aż kipiał z wściekłości, bo ta ambicja gdzieś nie była wykorzystana, nie była spożytkowana. A teraz poczekaj, Bartek, co wygooglałeś? Nic nie wygooglałem, nie, po prostu spojrzałem przez chwilę na to, co się dzieje w komentarzach. Post, który umieściłeś z filmem, ze skrótem, tak. To o czym rozmawialiśmy w poprzednim programie, czyli o rzekomym
faulu, uderzeniu ręką, którego tak de facto nie było. Natomiast chciałem powiedzieć, że to wzbudziło duże kontrowersje, duże emocje na fanpage'u Sportowy Wałbrzych TV. Ludzie komentują i generalnie negatywnie odnoszą się do działań właśnie związkowych. Znaczy tutaj nie chodzi nie tyle o tutaj, że tak powiem, słuszna, niesłuszna czerwona kartka, tylko ten te 12 miesięcy rozmiar kary. Tak, 12 miesięcy zawieszenia do zawodnika, no to... No bo tutaj nikt nie mówi o tej kartce. Ja komentując to nie widziałem, będąc na stadionie, żeby tam był kontakt fizyczny, ale wiecie, no to też emocje czasami mogą w jakiś sposób gdzieś tam wziąć górę nad zdrowym rozsądkiem. Natomiast faktem, nawet jeśli faktycznie tam nie było kontaktu, to był zamiar, prawda? Nawet jeżeli to w obronie własnej, to liczy się to mimo wszystko za każdym razem podobnie. Dlatego my czerwonej kartki tutaj nie negowaliśmy. Oczywiście. Tylko i wyłącznie karę za to. Karę za to, jak to. Plus brak możliwości obrony. No, dokładnie. No, teraz jesteśmy w trakcie nagrywania tego programu, gdy toczą się w komisji dyscyplinarnej sprawy odwoławcze z tym związane. I czekamy na odpowiedź. Jeśli ta odpowiedź dotrze do nas zanim zakończymy nagranie, no to ją udzielimy, jeśli nie, no to niestety śledźcie będziemy... Śledźcie po prostu portal Sportowy Wałbrzych, śledźcie fanpage, na pewno Kuba to umieści. Paweł, jeszcze zanim wyłączysz przyciski, przyciśniesz, żeby przejść do Ligi Okręgowej, to powiedzmy, co będzie, bo wiesz, ostatnim razem tak przyspieszyłeś, że tu Bartek słusznie stwierdził, że to wina Pawła. Tak, był komentarz. Dziękujemy oczywiście za trzeźwy komentarz, dlatego że no panowie, a gdzie zapowiedź 14 kolejki, w tym wypadku to była zapowiedź 13 kolejki czwartej ligi, no ale na szczęście można było na kogoś zrzucić, już się do tego przyzwyczailiśmy. Ale zobaczcie, jak się cieszy, jak mu się uwagę zwraca. Paweł po prostu wie, że jemu musimy zwrócić przynajmniej raz. Ale wiesz, nauka w las nie idzie. Konstruktywna krytyka, tak jak ostatnio mówiliśmy. Ale zobaczcie, jakiś czas temu siedział taki przestraszony, usypiał, a teraz już googluje w internecie, czyli następny jakby instrukcja obsługi poszła do przodu. Nie googluję, sprawdzam nasz fanpage, co się na nim dzieje. Googlować to można podczas przerwy między programami. Plotek albo pudelek, dobra, zostawmy. Co w najbliższej kolejce? W plotku to raczej koszykówka nasza jest, a nie piłka. No dobrze, dobrze, Paweł, lećmy dalej. Tak. Najciekawsze spotkanie, oczywiście pewnie Kuba będzie chciał zaznaczyć, że wicelider tabeli zmierzy się z naszym górnikiem Nowe Miasto u nas w Wałbrzychu i to Kuba na pewno tam pokaże. Tak, to będzie mecz, który będziemy transmitować, spotkanie 4 listopada, godzina 14. No i co ciekawe, myślę, że tutaj no, Słowianin po tym remisie, prawda, będzie chciał się mocno jakby odkuć na górniku. Tym bardziej, że wiedząc, jak ciężko się górnikowi Nowe Miasto zdobywa punkty, będzie tu przyjedzie tutaj mocno nastawiony na zwycięstwo, być może trochę za mocno. I być może to się może okazać szansą dla Wałbrzyszan, żeby tu też skarcić drużynę z Woli Boża i przynajmniej powalczyć o ten punkt, może więcej, zobaczymy. No ale ciekawe też w Słowie, nie? Bo lider podejmuje, no... niewygodnego i trudnego dla wielu zespołów, aczkolwiek chimerycznego Piasta Nowa Ruda, bo też dobre wyniki zespołu trenera Jacka Fojny przeplata z wpadkami. Także tutaj może być też ciekawie. Baryczów na pierwszym miejscu, dwa oczka powyżej Słowianina. Kuba oczywiście w tle leci nam tabela. Tak, tak, oczywiście. Tak, to tak, już tak, jest tak, przygotowane. Bo powiem ci, pięknie to wyglądało. Teraz będzie jeszcze lepiej. Kuba ewoluje. Tak. Nauka w las nie idzie, Kuba cały czas się rozwija. Natomiast ja uważam, ale kurde, że... naprawdę, ja ci jeszcze raz przypomnę, oglądałeś trzecią część samych swoich? Tak. No. Już raz o tym rozmawialiśmy. Polonia, Stalec, Świdnica, też będzie miała okazję, żeby te trzy punkty zaliczyć w tej kolejce. Tak, zdecydowanie. Słuchajcie, ja myślę, że w Prochowicach mają szansę wygrać, tylko wiesz. Z drugiej strony, mimo tego, że są faworytem na papierze, to Prochowiczanka wcale nie jest takim wygodnym rywalem do zdobywania punktów. Nas ograła, bijąc nas, że tak powiem, niemiłosiernie, prawda, tutaj w Wałbrzychu. To ciekawe, co Lechia Dzierżoniów powie na boisko w Bolesławcu. No i właśnie też jestem ciekawy tego, bo... Czekamy na te informacje, tak, jak bo z tym boiskiem nie chcę się przyznać, jak to wygląda, nie?
aura powoduje, że to boisko, wiadomo, no nie jest naturalnej, czy może najlepszej świeżości. No a mecz w sobotę, nie? To też ważne, nie? Bo jednak teraz po tej zmianie czasu zazwyczaj te mecze odbywają się w niedzielę, tutaj większość spotkań jednak w sobotę, choć już też ta godzina dużo, dużo, dużo wcześniejsza. Ale tak? Zobacz, Wawel Słów zagra z Kresem Nowa Ruda 18, co świadczy o tym, że będzie szczyt na świecie. No ale w Słowie jest. Tak. I to nie jest nowość. A, powiem więcej. Jest w Starych Bogaczowicach, jest teraz w Głuszycy i jest również teraz niedaleko tutaj nas nowe boisko. W Strudze. Chyba, że wiesz, z zapalniczkami na trybunach, bym się tak skojarzyło teraz. Byłem w czerwcu, muszę wam się pochwalić, na koncercie Skorpionsów w Łodzi z dziewczyną. I powiem wam, że doskonały koncert, naprawdę fantastyczny koncert Skorpionsów. I w pewnym momencie właśnie lider Skorpionsów powiedział, że jak pierwszy raz grali, no to wiadomo, były zapalniczki, a teraz no raczej też nie, zapalniczki już nie wyciąga, tylko wszyscy telefonami. Także telefonami oświetlali. Wrażenie niesamowite. Może też tutaj w Słowie tymi telefonami oświetlają. Taki może suchar Karola. Na stadion. Suchar Karola, słaby dowcip. Ale tak, na pewno grają przy sztucznym świetle. Nie ma innej możliwości. Tak. No i ja powiem ci, Paweł, więcej. Dzisiaj to już chyba nie jest jakaś atrakcja. No wiesz, na naszych lokalnych Głuszyca będzie atrakcją. No, ale jak byłeś ze mną w Dzierżoniowie na meczu, to się zachwycałeś, to wiem. Tak. No. Czyli pierwszy raz chyba miałeś okazję mecz przy sztucznym świetle oglądać, nie? Znaczy nie, no wcześniej grałem na Orliku tu w Szarni z kolegami. Ale on wtedy latał za kierownikiem Zagłębia Lubin, żeby piłkę, on tam niewiele wiedział, co się dzieje na boisku. Nie, czekaj. Jedną połowę w całości obejrzał. Do przerwy ze mną siedział, bo czekał na kabel, żeby mikrofon podłączyć. Myślałem, że może w pierwszej połowie dostał ten voucher na kiełbasę i z grilla i bułkę. Właśnie zjadłem kawałek korniszona po meczu. Ty jesteś dobry korniszon. Ale była kiełbaska, mogłeś zjeść. Efekt jest, to jest najważniejsze. Tak jest. Efekt jest. No to zanim przejdziemy do Ligi Okręgowej, to porozmawiamy o Oskarze, porozmawiamy o tym, że 17-letni Oskar jest chory, ma chłoniaka, chcemy mu pomóc. Jest piłka, która na chwilę obecną, kiedy nagrywamy dzisiejszy program, ma już osiągnęła kwotę 400 zł na licytacji. Przypominam, licytacja jest na fanpage'u sportowym Wałbrzych TV, natomiast oprócz tego na Allegro możecie kupić skarb kibica w kwocie 10 zł. Cały dochód ze skarbu kibica również tutaj redakcyjnie przyjęliśmy, że przeznaczamy na leczenie Oskara. Ale najważniejsza licytacja, która się pokaże niebawem, to jest Jakubie. A no tak, słuchaj, to jest medal, który przywiozłem. Ja się spotkałem się dzisiaj z Adrianem Mrowcem, to jest jego pamiątka. Medal za wywalczenie trzeciego miejsca w rozgrywkach piłkarskiej ekstraklasy sezon 2013-2014. Brązowy, ciężki, gruby. Na pewno fani piłki nożnej wiedzą, tutaj też jest to wszystko opisane na oprócz medalu. Informacja, w jakiej drużynie Adrian Mrowiec wtedy występował. To, że miałem przywieźć medal, to oczywiście zlecenie od Bartka, który mnie bardzo... Tak. No, Adrian odezwał się do mnie po naszym programie, napisał odezwij się do mnie, bo myślę, że mam coś fajnego, sporą gratkę dla kolekcjonera i tutaj to potwierdzam. No, gratka jest fantastyczna, a cel szczytny... medal brązowy Mistrzostw Polski. Uzgodnione z trenerem Mrowcem, cena wywoławcza 100 zł. Śledźcie fanpage sportowy Wałbrzych TV, tam będzie ten medal pokazany, ale teraz już przejdźmy do ligi. Jedno jest pewne, każdy kto się rozstaje z takimi pamiątkami ma naprawdę dobre serce, bo są to pamiątki unikatowe, wywalczone dzięki własnym staraniom. Tu nikt nikomu tego za darmo nie rozdaje. No ja tutaj znam jednego lokalnego kolekcjonera, Rafał Lewandowski, wiesz, że o tobie mówię. Wiem, że Górnik, Ruch Chorzów to tam może kibicowsko nie ma za wiele wspólnego, ale ja medal... nie jestem pewien, czy za twojego życia taki medal miałbyś okazję od piłkarza Górnika kupić. I to nie jest złośliwość. Trenera. To nie jest złośliwość, to jest po prostu no niestety jeszcze fakt. Jeszcze jedno powiem, że Adrian Mrowiec jako piłkarz top 10 najlepszych obrońców Ligi Szkockiej, więc naprawdę gra warta świeczki, żeby zakupić właśnie taką pamiątkę, a tym samym pomóc Oskarowi. Liga Okręgowa. Dziękuję bardzo, Adrian, bo to naprawdę jest bardzo, bardzo fajne z twojej strony i no, bardzo ci dziękujemy i doceniamy to, co robisz dla Oskara, który walczy z rakiem.
Liga Okręgowa. Martku, oddaję Ci głos. Dziękuję bardzo. Tradycyjnie kilka słów o Orle Wyspakowice. Dziewiąty już mecz bez porażki zespołu trenerów Bubnowicza i Morawskiego. Tym razem zwycięstwo z ekipą Stare Jaroszowice 4-1. Piąte miejsce w tabeli. Tak jak powiedziałem, 9 meczów z rzędu bez porażki. Tutaj przy tej jeszcze okazji taką miałem informację od Marcina Morawskiego, który wraz z Robertem Bubnowiczem byli założycielami i są współprowadzącymi zespół Szkółkę Piłkarską Młode Wilki i Szczawno-Zdrój. Też Marcin chwalił mi się w zeszłym tygodniu, że otrzymali dosyć istotne, znaczące wsparcie ze strony Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest Park. Wszelkie oczywiście takie sytuacje, kiedy lokalne podmioty pomagają lokalnym klubom, warto odnotowywać, warto nagłaśniać, bo niestety tych sytuacji nie ma zbyt wiele, a każdy grosz, wiemy o tym doskonale, w przypadku czy szkółek piłkarskich, czy klubów jest niemal na wagę złota. Także w imieniu Szkółki Piłkarskiej Młode Wilki, Szczawno-Zdrój, również Invest Parkowi bardzo dziękujemy. No i możemy teraz przejść już do naszej grupy, tak? Zmagań. Dobrze, Górnik Wałbrzych remisuje ze Skokami. No remisuje, mówiłem, że nie przegrają tego meczu. Zresztą Madrianowi w sobotę, dzień przed ich wyjazdem tam na mecz, też mówiłem, że no jakoś trudno mi sobie to wyobrazić, żeby ten mecz przegrali. Czuję w kościach, że może uda się wam nawet go wygrać, nie? No zremisowali go 1-1. Czy tam czułeś w kościach po meczu? Nie, to jeszcze przed, ale wiesz, faktem, no wydaje mi się, że ta drużyna faktycznie chyba leży Górnikowi, nie? Bo nie pamiętam, kiedy ostatnio z nimi przegrali. Ciągnie cię w prawym kolanie czy w lewym kolanie? To wiesz co, teraz to nie, teraz to mnie w plecach trochę ciągnie. Aha. Znaczy myślę, że ten wynik, remis w Stolcu, biorąc pod uwagę pozycję Skałek w tabeli, no trzeba uznać za dobry rezultat, tak? Tym bardziej zawsze mówiliśmy, że wynik, remis na wyjeździe ma swoją wartość, ma swoją wagę, więc trzeba się z tego punktu cieszyć. Z drugiej strony to już trzeci remis z rzędu Górników. Po Kamieńcu Ząbkowickim 1-1, pechowym, również no, troszeczkę rozczarowującym wyniku w Siebodzicach 2-2. Teraz? I teraz remis ze Skokami. Ale widzisz, mówisz o tym Kamieńcu Ząbkowickim. Rozmawiałem chwilę z Adrianem na temat tego meczu i on sam powiedział taką bardzo ciekawą rzecz, że ten mecz tak naprawdę powinni przegrać i to wysoko. Bo goście stworzyli sobie mnóstwo sytuacji bramkowych, tylko ich nie wykorzystali. I ma trochę żal, że nie udało się tego meczu wygrać z jednego powodu. Nie powinno się tracić bramki w ostatniej sekundzie meczu. Jeżeli już nawet zdarzyło się tak, że goście tego wyniku nie byli w stanie poprawić, przegrywali 1-0, to powinno się zrobić wszystko, żeby tego meczu nie przegrać, bo ten remis dla nich to jest tak de facto porażką, nie? I mówił właśnie też taką fajną rzecz, że to była taka sytuacja, że wystarczyło, żeby bramkarz piłkę wybił gdzieś w środkową strefę boiska, któryś z zawodników przedłużył ją dalej i sędzia już kończył mecz. I to było wszystko i nic więcej tam się nie mogło wydarzyć. Tymczasem no, taka głupia sytuacja, strata piłki, gol i to najbardziej boli. Co do Świebodzic, no to też mówił, że no tutaj jest duże rozczarowanie, bo się spodziewali raczej tego, że powinni to spotkanie wygrać, tym bardziej, że tu akurat było odwrotnie, to Górnik sobie stworzył mnóstwo sytuacji. Dwukrotnie prowadzili się ale się nie udało tego dowieść. No i teraz ten remis, ciekawy jestem, co Adrian powie po tym meczu. I a propos właśnie Świebodzic, zobacz, przegrywa z Rostocką 6-1, dwa mecze z rzędu remisuje naprawdę z wysoko klasyfikowanymi w tabeli drużynami, które mają ambicje i grają dobrze, tak? Mówię o Świebodzicach. Natomiast z Granitem Rostocką, która też jest klasyfikowana, aż 6-1 przegrywają. No każdy zespół jest klasyfikowany, tutaj w szkole każdy wysoko uczy. Wysoko powiedziałem, to jest przymiot. Dobra, a w zeszłym tygodniu... To jest przysłówek, jak tak, wysoko. Tak. Gramatyka szkoły podstawowej się pojawia, ale komunikacja jest zachowana. Wiemy, tak, rozumiemy, o co chodzi. No jest trochę w tym na rzeczy, że udawało się te dwa punkty zdobyć, tym, że te drużyny były niżej klasyfikowane od akurat Rostocki. Ale to już nie chodzi o to. Chodzi o fakt, że dwa razy z rzędu udało się zapunktować, prawda? A teraz jednak ta weryfikacja umiejętności no, bolesna mimo wszystko. Kolejny remis, wejdę Ci Paweł w słowo, kolejny remis jedyny z drugiej, ale w tym wypadku akurat chyba punkt, najlepszy, prawda? Tak, chyba punkt, tak, dobry remis, moglibyśmy nawet powiedzieć zwycięski remis, tu widać po wyniku, że się ciekawie działo na boisku w Bielawie, 2-2 na boisku wicelidera, to ja tak jak mówię, dla ekipy trenera Jasińskiego, chociaż on wiadomo, że zawsze walczy o zwycięstwo, bo to jest niezwykle ambitny człowiek i też sporo nerwów traci przy linii bocznej,
Ale myślę, że teraz tak z tego remisu schłodną głową, się cieszyć. Myślę, że Jedlinianie mają powody do zadowolenia. No i tak jak w przypadku Górnika na przykład, czy Wiktorii. Zobaczcie teraz mecz właśnie z Zdroju. Tu jest remis, w innych przypadkach też te remisy. Każdy remis ma jednak inny wydźwięk, nie? Ten z tego remisu mogą się spokojnie wszyscy cieszyć w Jedlinie, bo akurat wynik naprawdę korzystny, szczególnie, że na wyjeździe z dużo wyżej notowanym rywalem. Przede wszystkim drużyną grającą bardzo poukładaną piłkę, więc ten remis daje Zdrojowi dużo satysfakcji. No, popatrz jak to wygląda inaczej w stosunku do tych poprzednich spotkań, kiedy to gubili punkty naprawdę czasami można powiedzieć trochę w głupi sposób. Nie? Podobnie jak było, Polska z Mołdawią. No tak. Podobnie Głuszyca, prawda? Z jakim Zielonym w ostatnim minutach. Oj! Chyba tak, dobrze Kuba kojarzy, w którym minucie stracili ostatnią bramkę. Mógł być remis. To nie Kuba miał wygooglować, tylko ty miałeś wygooglować. No Paweł, nie, Kuba Paweł, jest wielkim panem Głuszycy, dlatego... Paweł, zamilcz. Proszę, powiedz Kuba, jak to zamilcz. Włókniarz Głuszyca super świetnie radził sobie do przerwy. Po przerwie szybko stracił 2 gole, było 3-1 dla Lechii 20, więc tam nie mogło być remisu. Gdzie w ostatniej sekundzie meczu, pod koniec meczu strzelili go na 3-2. No więc ty z tego co mówiłeś wyglądało tak, jakby odwrotnie to było. Było 2-2 i Lechia zdobyła. Czyli znowu tutaj kwestia interpretacji pewnych faktów. Tak. Ale nie, powiem tak. Bardziej patrzyłem pod kątem tego spotkania, kto zagrał w Dzierżoniowie, bo wiedziałem, że cię interesowało to, czy zagra tam ktoś z pierwszej drużyny. No i faktem grało kilku zawodników z pierwszej drużyny. Takim najbardziej charakterystycznym nazwisko, które mi utkwiło w głowie, to Watuszko, który tu w Wałbrzychu, będąc podczas meczu z Górnikiem Nowe Miasto, asystował przy golu. I to tak ładnie grając na lewym skrzydle, tutaj również. I trzeba przyznać, że ten wynik 3-2 dla Lechii, czy też 2-3, patrząc z perspektywy Włókniarza, jest mimo wszystko dobrym wynikiem. Włókniarz Głuszyca zaprezentował się w tym spotkaniu naprawdę bardzo przyzwoicie, lub nawet bardzo dobrze, powiedziałbym. Zabrakło tego czegoś, żeby tu punkty zdobyć, bo zabrakło. Tego oczywiście nikt nie będzie pamiętał, po jakimś czasie wynik pójdzie w świat, ale do przerwy było świetnie. Tam można było naprawdę cieszyć się z tego, że coś uda się ugrać. Potem 2 szybko stracone gole, no i później jeszcze Patryk Rangel na koniec, ten gol taki na otarcie łez. No zabrakło czasu, może gdyby ten mecz trwał dłużej, to może by się udało coś więcej. Ale brawa się za walkę należą i za tą ambicję i za to, żeby po prostu, że warto pochwalić taką postawę, bo w tym konkretnym przypadku Włókniarz zagrał naprawdę dobre zawody. Popatrzcie też na hokejowe rozstrzygnięcie w Kłodzku. No powiem szczerze, nie zazdroszczę piłkarzom Nysy po meczu. Tak. Że tak powiem, żegnanym przez miejscowych kibiców, bo tam na pewno wiele cierpkich słów padło. Orzeł Ząbkowice zwyciężył w Kłodzku 10-1 i jakby widzimy, że umocnił się na pozycji lidera, a tutaj praktycznie niemal każda kolejka przynosiła zmianę na fotelu lidera, bo też w meczu na szczycie, przepraszam, warto zwrócić uwagę, AKS Strzegom wygrywa z niedawnym liderem, jeszcze z LKS-em Bystrzyca Górna 1-0. Tutaj widzimy ścisk no niesamowity, bo Bielawianka na drugim miejscu 25 punktów, Skałki Stolec 5, 23. Odjechał troszeczkę twój orzeł. Właśnie dlatego chciałbym powiedzieć. Chciałbym pojechać, ale tak, zanim powiesz, tylko Bartek, taka dygresja, jeszcze dzisiaj o tym będziemy mówić, to 10-1 to nie było takim największym, wiesz, wynikiem. Później jeszcze, tylko to w dobę klasy musimy dojść, nie aż. To ci powiem, tam był wynik, który cię powali. To w Bundeslidze, ale panowie, wracając do tego, co Kuba zdradziłeś, ja prawdopodobnie na 95% wybiorę się do Ząbkowic na ten mecz, ale będę na nim, oczywiście na tym, który się zbliża, czyli tak. Skałki Stolec, Orzeł Ząbkowice, derby, panowie, żeby było jasne. Tym razem tak, powiatu ząbkowickiego. Przepraszamy mieszkańców Strzegomia, których... Gmina Strzegom, tak? Tak, gmina Strzegom, powiat strzegomski, to był mój błąd, chyba jak pamiętam. Tak, ale to jednak jest powiat świdnicki, ale dziękujemy za tę uwagę, bo nas każde uwagi cieszą, tak, i uczą. No i ja powiem szczerze, że wybieram się, zadzwonię wcześniej na pewno do Orła, poproszę o pomoc, ponieważ pojadę też ze skarbem kibica. Mam nadzieję, że kibice i może piłkarze nabędą skarb kibica, tym samym pomożemy Oskarowi, ale z tego co patrzę na godziny, to prawdopodobnie będę w drugiej połowie meczu. No, ustalisz te szczegóły z prezesem Orła. Tak. Podejrzewam, że jeżeli będziesz przy okazji
z kamerą, może nagrasz króciutki fragment i rozmowę z trenerem jednym czy drugiej drużyny, bo to akurat będzie fajna okazja, jeśli ci się już uda dojechać, żeby złapać kontakt nie tylko... Ale z kamerą czy z telefonem? Nie, myślę, że z kamerą... Jest? Tak, Paweł sobie z tym dobrze radzi, wiesz? Akurat pod tym względem jest no, okej. Okay. Wszystkie mecze, wszystkie bramki odnotowałem, jak byłem na Arbiteresie w Łodzice. Kuba mnie wtedy pochwalił. Tak, to trzeba przyznać. No, Kuby pochwały mają swoje znaczenie. Ja zawsze szanuję. Dziękuję bardzo. No to co panowie, ta kolejna kolejka też tak. Ciekawie się nam zapowiada, choć może nie widzę tutaj jakichś wielkich pojedynków poza tym jednym meczem, może Ząbkowice z Kałki-Stolec, takich pojedynków, które by elektryzowały, prawda, które by gdzieś coś mogły wyjaśnić, bo tak jak tutaj z Kałki-Stolec 23 punkty, Orzeł 28, w przypadku gdyby Orłowi udało się to spotkanie wygrać, to odjedzie z Kałką już naprawdę na bezpieczną odległość. Może mecz, o którym teraz powiem, czyli Górnik Wałbrzych, Granit Roztoka, nie będzie, nie zmieni aż tak bardzo układu tabeli, nie ma takiego wpływu na przestawienie, natomiast jest istotny dla Górnika, ponieważ kończy się już runda jesienna i każde zdobyte punkty podnoszą naszą drużynę wyżej w tabeli, to jest bardzo istotne dla nich. Plus to, że mają nasi, że tak powiem jeszcze w pamięci, ten niedawny mecz pucharowy, na którym byliśmy z Kubą. I tak niewiele wtedy zabrakło, prawda? Tak, i tam mieliśmy rzut karny zmarnowany przez Mateusza Sobiesielskiego i tak ostatecznie przegraliśmy 1-3, jak pamiętam. Tak, tak. No to był... Ten mecz pucharowy, więc Granit tutaj na pewno przyjedzie, mając też w pamięci to spotkanie i czując się poniekąd faworytem tego spotkania. Ja myślę, że Wiktoria może zdobyć w końcu kolejne punkty i to 3. Bo myślisz o Polonii Bystrzyca-Kłodzka, tutaj tak, patrzę tak, się w tabelę, tak, tak. No rzeczywiście Polonia Bystrzyca-Kłodzka jest w tabeli bardzo nisko, ale też nie ma tu chyba jednak za bardzo co, wiesz, dzielić skóry na niedźwiedziu. Wiktoria gra... jest okazja. Tak, jest okazja, to na pewno, tylko że Polonia Bystrzyca-Kłodzka jest zespołem niewygodnym, bardzo niewdzięcznym, jeśli chodzi o grę przeciwko tej ekipie. Tu gdzieś przegra, tu gdzieś wysoko przegra, tam gdzieś zremisuje, ale jednak potrafi naprawdę mocno się naprzykrzyć. I ja nie jestem taki pewien, czy tu Wiktoria pokusi się o wygraną. Wiesz, no, miałem ostatnio taki fart, że udawało mi się poszczególne wyniki, wiesz, gdzieś tam typować, gdzieś tam czuć podskórnie, jak to się skończy. Nie czuję tu dobrze dla Wiktorii, że uda im się. Natomiast może się pomylę, to też nie oznacza, że zawsze mam rację. Pamiętaj proszę, że Wiktoria gra u siebie. No tak, to też prawda, ale wiesz, nie zawsze atut własnego boiska w takich przypadkach musi pomagać. W kościach czuję, że Zdrój pokona Spartę Ziemnicę. No wiesz, kości, tak, w kości. Kości dużo mówią, nie? Ja... Szczególnie po 50. O, to jeszcze mi trochę brakuje. Zamiast perfu czujesz Voltaire. A ty już masz takie doświadczenie? No jak po 40. I żółty krem, jak tam jest na reklamie, żółty krem. Już nie pamiętam. No ja jestem ciekawy meczu Bystrzycy Górnej z Nysą Kłodzką. Wiecie też, że może być ciekawie sobota 13.30. No jak ciekawie? No będzie łomot. Myślisz? No tak. No wiem, że Nysa nisko, ale to też wiesz, no w poprzednim sezonie te dwie drużyny zabiły się jak... Na jakimś, wiesz, ringu MMA czy coś takiego. No ale słuchajcie, to tak jest, ja tak zauważyłem, bo też śledzę gdzieś tam Ekstraklasę. Popatrzcie, w zeszłym sezonie Śląsk-Wrocław cudem się uradował. Jak to się mówi, psim spędem się uradował, tak. Przed spadkiem, teraz lider. Niespodziewany, ale widać dobrą pracę trenera Jacka Magiery, który pod koniec sezonu ubiegłego dostał szansę wyprowadzenia zespołu na prostą. Zadanie utrzymania spełnił i teraz z dobrymi wynikami no tak, prowadzi ten zespół. A to jest jeden z moich ulubionych trenerów akurat, powiem ci, już od dawna. No, coś chciałeś powiedzieć? Nie, słuchaj, ja się przysłuchuję. Chociaż ja jeszcze pamiętam trenera Magiery, jak był zawodnikiem Legii Warszawa i miał nieco inną kolorystykę włosów. No bo teraz siwiutki gołąbek się dokładnie, prawda? Straszna, przecież to nadal jest młody człowiek. No. Ale jednak praca trenera swoje robi. Czekam tylko, kiedy już przestanie te włosy gdzieś tam na głowie mieć, zacznie je gubić, będzie łysy. Wtedy mogę powiedzieć, że się będę z nim utożsamiał. A propos tak, żeście mi wspomnieli, akurat dzisiaj jest ten dzień, kiedy równo rok temu o tej godzinie karetka mnie zabierała po wypadku na rowerze. I sobie tak uświadomiłem, jakie to wszystko jest kruche, no ale... Adrian, jeszcze jeden medal musisz poszukać, będzie zbiórka teraz na rehabilitację po roku. Nie, no. Ale to jakie, czego rehabilitacja? Od tego barku, zacznijmy. Barku. Tak. Ciężko ci kieliszek podnosić. A który to był bark? Lewy. A to nie, to brat, jesteś praworęczny. Spokojnie, prawy kieliszek możesz podnosić. I kufel też. No faktem, faktycznie miał wypadek.
Ale wiesz, to tak jest, jak się rowerem po ciemku jeździ bez świateł z przodu, nie? Ale w kasku byłeś. Tak, kasku dzięki temu no, się, nic mu się wielkiego nie stało dzięki temu, natomiast zahaczył o tylny zderzak czy błotnik samochodu wystającego delikatnie poza miejsce parkingowe, więc to jakby miał światło w rowerze, to by tego na pewno czyli uniknął. Czyli powinieneś był dostać mandat, że rower nie jest kompletny. Nie, ja specjalnie po chodniku jechałem, że po ulicy już nie jechać do tej godziny. Nie? No tak, to już byłeś wypity, rozumiem. Dlatego po piwku wracałeś do domu. Tak, wszystko się nagrało i za chwilę będę miał pukanie do drzwi, panie na przesłuchanie. No. Panie na przesłuchanie. No. Drogie panie, zapraszamy na przesłuchanie. Wcześniej się z Agnieszką chciał dzielić, teraz panie na przesłuchanie. No i Paweł. Ja nie wiem, skończmy klasa. Tak jest. No to panowie, przechodzimy do wałbrzyskiej serii A i Kuba, sławetne zdanie. To ta kolejka była oczywiście najlepsza ze wszystkich. I ale, ciekawa. I ciekawa. Nie, ale było dużo fajnych rzeczy. Słuchajcie, tak wyjątkowo, Mariusz Poślebniak, dziękuję ci bardzo. Przypomniałeś mi to, co pewnie chciałeś, żebym zapomniał, jak jechałem tu rozmawiałem z tobą przez telefon, na głośno mówiącym oczywiście. Zagłębie Wałbrzych wygrywa w Nysie Kłaczyna, ale po tak trudnym, ciężkim, wymęczonym meczu. I miałem się tu trochę pośmiać z Mariusza, nie? Bo jechał na pewniaka, nie? Mariusz bardzo chwalił Nysę. Stwierdził, że gdyby Nysa miała zawodnika, który potrafi strzelać bramki takiego doświadczonego, rasowego napastnika, to oni mogliby tam nawet 4-5 stracić i wrócić do domu i to byłoby najmniejszy wymiar. Czyli do prezesa Tomasza z Kłaczyny taka podpowiedź, szukaj napastnika. Tak, byłem delikatny, nie śmiałem się za dużo. Iskra, Ściawno 02. Myślę, że tutaj po tym słabszym okresie w wykonaniu mineralnych ze Ściawno Zdroju wreszcie ekipa Błażeja Gromniaka złapała drugi oddech. No i to cenny wynik, bo jednak Iskra dotychczas no, plasowała się wysoko w czubie tabeli, a potem po tej porażce zespół trenera no, Dominika czy Damiana, bo tu mam problem. Dobrze, Gryki. Gryki, trenera Gryki, tak. Tak. Nazwisko pozostało. Trenera Gryki spadła na piąte miejsce w tabeli, a Ściawno tym samym awansowało na trzecie miejsce, tuż za Cukrownikiem, aczkolwiek Karolina wydaje się już całkowicie poza zasięgiem. No i powoli. Pasa tego zespołu jest tak, jest niesamowita. Tak, ale ja, zobacz. Ja byłem przekonany, że Stanowice się postawią bardziej. No ja wiedziałem przed tym meczem, że jadą tam panowie ze Stanowic zagrać mecz, po prostu zagrać mecz. Bo wiecie, to co mi się na przykład bardzo podobało, Wojtek Widlarz dzwonił do mnie po nagraniu poprzedniego odcinka i tak trochę po żartem, po serio, cytuję, dzień dobry panie redaktorze, nie przegraliśmy dlatego, żeby pan do nas nie przyjeżdżał, tak się po prostu ułożył mecz. No tu faktycznie dużo dowiedziałem się takich szczegółów związanych z tym, co się dzieje w Stanowicach. No jest tam kilka takich problemów zdrowotnych, kilku zawodników kontuzjowanych, Marcin Stolarz czeka na operację, tam mocne problemy z kolanem. Czeka prawdopodobnie dwa zabiegi operacyjne, nie wiadomo czy wróci do gry w piłkę nożną, a to był zawodnik, który dawał naprawdę dużo bramek tej drużynie, to była taka podpora napędowa. To był zawodnik, którego jeszcze pamiętam, jeszcze w wieku szkolnym będąc, gdy wtedy z Orłem Lubawka rywalizowali w lidze i wtedy, gdy mnóstwo bramek już wtedy strzelał, teraz go drużyny jako takiej brakuje, natomiast tam inna sprawa, że no tu też przede wszystkim szkoda go jako osoby, bo piłka dla niego była bardzo ważna, a nie wiadomo czy w ogóle w tej chwili na tym boisku jeszcze zagra z racji tego urazu, który myślę, że chyba niedoleczony był, bo już były problemy z kolanem wcześniej. Wrócił na boisko w meczu jednym, nie pamiętam teraz dokładnie, w którym to spotkaniu było, strzelił bramkę, a już jednak mimo wszystko po 12-13 minutach musiał z tego boiska zejść i od tego czasu już nie zagrał. Tak mi się przypomina sytuacja sprzed roku w okresie przygotowawczym przed czwartą ligą. Mecz sparingowy Górnika Wałbrzych z Gromem Witków, na którym byłem tak. I
Achilles Marcina Smoczyka. No tak jest. No. I już Marcina raczej na boiskach nie zobaczymy, bo jednak też wiek powyżej 30 lat, trudny powrót do zdrowia, trudna tak. rehabilitacja, bardzo zasłużony zawodnik, tak jak i jego świętej pamięci brat Piotr, który przedwcześnie odszedł. Pamiętam też, to dużo o tym mówiliśmy wtedy, tak. prawda, przed tym sezonem. Tak. Panowie, ale jeszcze zwróćmy uwagę, Zieloni Mokrzeszów pokonują Sudety gdzieś Morowice aż 7-3. Tu przy okazji od nas serdeczne życzenia, ponieważ nie tak dawno trener Sudety gdzieś Morowice Łukasz Tec obchodził urodziny, panowie, i koledzy z Nówki, jego koledzy z jego dawnej drużyny wyprawili mu sportowe iście urodziny z racami. A to takie charakterystyczne, bo ja też mam Łukasza Steca wśród znajomych i to tak rok w rok podobny potok. Tak. Gratulujemy, życzymy dużo zdrowia i wyników sportowych, nie tylko w kontekście piłki nożnej, ale również sportu walki, bo Łukasz Stec również od kilku lat para się między innymi boksem. Tym bardziej, że przed nami następna kolejka, gdzie Sudety Dzieci Morowice podejmą u siebie czarnych. Tak, i to może być ciekawe spotkanie. To może być ciekawe spotkanie, to ale prawda. Też bardzo ciekawy jestem w wyniku na przykład Zagłębia Wałbrzych z Zielonymi Mokrzeszów i, no może Was zaskoczę, KS Wali Mysa Kłaczyna. Zobaczcie układ tabeli, nie? To też bardzo ważne spotkanie. Dla Walimia szczególnie. Tak. Bo my... Tak, przepraszam. No, nie, bo myślę, że tutaj Mysa raczej za wiele nie powołuje. Wiemy też, że ten sezon dla Walimia po fantastycznym ubiegłorocznym jest tak naprawdę do odfajkowania, tylko no tak, tak. źle zaczęli, ta pasta gdzieś tam tych niekorzystnych, kiepskich spotkań trwa, ale myślę, że mimo wszystko tutaj zespół trenera Piotra Górka da sobie radę. Jeżeli, przepraszam Cię Bartku, jeżeli Benus Nowice podejmie dobrze Karolinę i wywalczy chociażby remis, to powiem, że będzie duża niespodzianka. Paweł... Benus podejmie dobrze Karolinę. Ciekawe, co miałeś na myśli? Mężczyźni są z Wenus, gdzie? Kobiety są z Wenus? Z Wenus, mężczyźni z Marsa. Ujaja. Mam tę książkę, ale nie czytałem, powiem szczerze, bo ja nie lubię, powiem mam taki pseudonaukowy. To ciekawe, kto będzie na górze. To... Tak, jeśli Merus dobrze podejmie, no nie śmieję się, ale myślę, że tutaj Karolina no nie, spokojniutko, 12 kolejka, 5 straconych bramek po stronie Karoliny, także nie, jeszcze nie tym razem. Chciałem Was literacko trochę zajawka. Oj, literacko tak, zajawka była literacka. W każdym razie ciekawie też będzie na pewno w Szczawnie Zdroju, Mineralnie będą grać ze Szczytem. Myślę, że to też może być mecz dobry mecz z tego względu, że Szczyt trochę jakby troszkę lepiej zaczął grać ostatnio, prawda? Może to przypadek, może to jakaś stabilizacja formy, no zobaczymy w Szczytnie. No i w Stanowicach też po porażce, dwa zespoły po porażce, Stanowice i Skrawitko-Śląski. Tak, to też może być ciekawe. Także to jest pojedynek dla obu ekip. No i czwarta z piątą drużyną, co też ważne, obie drużyny po 22 punkty. I tak jak mówiłeś wcześniej o Karolinie Jaworzyna, która odjechała wszystkim, no to zobacz, że między drugą drużyną a szóstą jest w zasadzie różnicy tak naprawdę tylko 3 punkty. I tu każdy wynik może przetasować nam tabelę do góry nogami. No ale a propos tego, czy Wenus dobrze, to Wenus może dobrze podjąć, bo przecież wartościowy remis na boisku Cukrownika Przemno. Udało się zdobyć. Udało się zdobyć, wywalczyć jeden punkt, także może Wenus dobrze podejmie Karolinę. Oj, dobrze, Bundesliga. Zostawmy go w spokoju, bo on tego zbliża. Ja kombinuję. Ja czerwony jak skała, wy już się Karolina. Dobra, nie będę teraz się brał za... Wenus i Karolina. Tak, nie będę się brał za poezję i za prozę. Nie będziemy wymyślać. Proza życia. Proza Bundesliga. Bundesliga, słuchajcie, tutaj jeden z naszych internautów, komentatorów na YouTubie też zwrócił nam uwagę, abyśmy nie zapomnieli o zespole Huragan Olszany, który jak nazwa wskazuje i zobowiązuje, idzie jak burza. Jak huragan. Huragan idzie jak burza. Słuchaj, ale to się dobrze składa, bo teraz zapowiadali meteorolodzy, że zbliża się do Europy wielki huragan, który może przynieść trochę klęski żywiołowej. No to ciekawe, to będzie bolał po meczu z Huraganem Olszany, nie? Huragan Olszany, Orzeł Witoszów 6-2. Huragan na trzecim miejscu. Gratulujemy.
tuż oczko za Wierzbianką Wierzbna, też swego czasu komplementowaną przez nas w kontekście wygranej w Bogaczowicach. No ale na pierwszy jednak plan wysuwa się wynik, powiem wam, ja jestem bez okularów, ale mimo to dlatego taką minę wtedy zrobiłeś, jak ci powiedziałem, żebyś się tak nie zachwycał orzełkiem, tak? Orzełkiem, tak, 1 do 10 w Kłodzku, 10 do 1 dla Orła. No tutaj powiem wam, że ja się z takim wynikiem nawet na poziomie Serie B, klasy B nie spotkamy. No to powiem ci więcej, razem z Kubą mieliśmy identyczne skojarzenie. Tak, 22 do 0. I wtedy tutaj sobie pomyślałem, że trener Zjednoczonych powinien stracić pracę za brak szacunku dla piłkarzy z Dobrowierza. Nie znamy jakby tutaj też okoliczności, bo nie wiemy w jakim liczbowo składzie Płomień przyjechał, bo może przyjechali w 9, bo chyba 9 to jest ta minimalna, czy 8? 8. 8, 8 zawodników. Bez sędziego. Nie, no słuchajcie, to już bez względu na wszystko, nie kopmy leżącego. Nie kopmy leżącego, to prawda. To wiecie, no zdarzają się różne rzeczy w piłce nożnej. To się zdarzyło, więc tutaj piłkarze z Dobromierza na pewno przeżywali to po swojemu. Albo wzięli to na klatę i dobrze po prostu się bawili po meczu, bo tego nie da się inaczej przetrawić, albo przeżywają to do dzisiaj. No a wynik jednak swoje robi, bo 22 bramki w jednym meczu, popatrz na Żarów, wygrana dała tej drużynie na ten moment 20 punktów, 67 zdobytych goli, czyli gdyby odjąć te bramki, no to do tej pory to było 45 bramek. 66 bramek straconych, czyli średnia 6,66, całkiem spora średnia, ale tutaj się właśnie Żarów dołożył i to tak, konkretnie się dołożył. Konkretnie tak, to prawda. No. Ale powiem wam panowie, że Unia Bogaczowicy też zaskoczyła wysokim wynikiem, 7 aż bramek strzelonych. Też gra zespół Piotra Kołonia tak troszeczkę chimerycznie, taka huśtawka nastrojów. Dobre mecze przeplatają słabszymi. Podobnie jest, popatrzcie, Podgórze. Seria dobrych spotkań, a teraz Podgórze u siebie przegrywa z Unią Jaruszów 1-2 i to chyba jest taka. Ale widzisz, dostałem wiadomość od Damiana Guda. To też wiem, prosił, żebyśmy się jakoś tam zjawili, stąd też pytałem się ciebie, czy będziesz akurat na tym meczu. Z różnych przyczyn nie mogliśmy być osobiście i wysłał mi zdjęcie z tego spotkania, wysłał krótką informację, jak to wyglądało. No i mówi, że to był bardzo ciężki mecz. I że to zwycięstwo naprawdę cieszy, bo ta wygrana wywalczona w wielkich bólach, przeciwnik grał naprawdę dobre zawody. Coś tam jeszcze po drodze było o sędziach, ale generalnie prawda jest taka, że te 3 punkty mam bardzo cieszą z racji tego, że po prostu najzwyczajniej w świecie wywalczone w trudnych warunkach. Co znaczy, że Podgórze samo w sobie trafiło na godnego sobie, wiecie, siebie przeciwnika. I chyba to też warto docenić tą jakość gry Podgórza w poprzednich meczach, bo być może już w następnym spotkaniu w Mieroszowie uda im się to, wiesz, potwierdzić, że ta forma jest dużo, dużo wyższa niż nam się wydaje. No chyba jedyny mecz derbowy, nie? Tutaj na tym poziomie, bo tu mamy powiat wałbrzyski. Tak, i na tym świeżo zmodernizowanym powiat stadionie kilka lat temu. Tak, to też padło. Tak. Tu się zaczęły wtedy niewygodne pytania. W końcu, tak. I Paweł jakoś wybrał. Tak. Także będzie ciekawie. Myślę też tutaj 5 listopada w niedzielę o 13:30 w Mieroszowie. Ale będą derby Słotwina Mokrzeszów. No tak, a Słotwina cały czas do przodu, bo cały czas wygrywa. 9 zwycięstw, 1 remis. No i ten bilans punktowy też pokazuje, że jest to zespół, który raczej wygra. Chociaż widzisz, co ciekawe, na przykład też Wojtek Widlarz mi zwrócił na to uwagę, że przy tym układzie tabelarycznym w różnych grupach, to Błękitny Słotwina na 90% trafią do grupy wałbrzyskiej w Serie A. A przy sile tej ligi, jaka jest obecnie, gdzie jest dużo silniejsza niż jeszcze rok temu, to może ich spotkać dokładnie to samo, co Nysę Kłaczyna. No, bardzo trudny sezon przede wszystkim, nie? To prawda. Ale patrzcie, mamy końcówkę rundy jesiennej, a my już hipotyzujemy, co będzie na wiosnę, nie? I jak się skończy takie... No może być różnie. Mój syn dzisiaj zwrócił uwagę na bardzo ciekawą rzecz. Wisła Płock, miejsce pierwsze w tabeli. A propos właśnie Śląska Wrocław, bo rozmawialiśmy też o tym, jadąc samochodem do domu ze szkoły, jak odwoziłem ich. Mówili wyraźnie, słuchaj tata, no ale przecież
Wisła Płock w zeszłym sezonie też była pierwsza przez długi czas. I też wszyscy krzyczeli w Płocku, że idą na mistrza. A gdzie są dzisiaj? W pierwszej lidze. Mm-hmm. Ja nie wiem, czy nawet do rundy wiosennej nie przystępowali z piątego miejsca, ale takim wydawało się bezpiecznym miejscu. Tak. A pojazd skończyło się, jak się skończyło. Tak? I tu, no dokładnie. I tutaj mówi do mnie też jeden z chłopaków, słuchaj, no wcale bym się nie zdziwił, gdyby ten Śląsk skończył gdzieś w środku tabeli, bo jednak nie uważam, cytuję oczywiście, żeby to była drużyna, która mogłaby zdobyć mistrzostwo. Dlatego też tutaj zerkam w stronę ligi i patrzę się na Błękitnych Słotwina. Tutaj jest krótsza, znaczy mniejsza liga, prawda? 14 zespołów, więc trudniej jest też uzyskać taką dużą przewagę, jak na przykład Karolina czy Orze mają w chwili obecnej w wyższych ligach, więc to też tak pokazuje, że jeden słabszy mecz może sprawić, że ta przewaga, którą mają w tej chwili te piłkarze ze Słotwiny, stopnieje. I automatycznie też może sprawić, że dzisiaj typujemy ich do awansu, a może się okazać, że skończą zawody dużo, dużo niżej. Czyli co, huragan ruszany na mistrza? Czekamy na naszego internautę, jak tam w klubie nastroje i ambicje, czy chcą wiosną powalczyć, no bo tu już mamy 10. No kolejkę. I kogo dopadnie ta klęska żywiołowa, nie? Tak, dopadnie klęska żywiołowa, czekamy na komentarz. Słuchajcie, no ale też wspominaliście tutaj o meczu Błękitnych w najbliższej kolejce w Mokrzeszowie z rezerwami zielonych. No, tutaj to jest... Nic nie ujmując zespołowi z Mokrzeszowa, ale jeden punkt przeciwko 28 oczkom Błękitnych, tak, no to wszystko, naprawdę nie? To by się działo prawdziwy już przedwczesny kataklizm i huragan, tak. I burza, i gradobicie, i koklusz, jak to w Seksmisji padło. Tak, no wszystko po kolei. W każdym razie myślę, że podobnie może być w Dobromierzu, jeśli chodzi o Unię Bogaczowice, bo też nie wydaje się, żeby tutaj Unia miała problem ze zdobyciem punktów. No oczywiście wiele się może wydarzyć i wszystko może się nam wywrócić do góry nogami, ale to by się cud musiał chyba zdarzyć, szczególnie po takim meczu, prawda, który teraz za nami, by w Dobromierzu Unia straciła punkty. No też zależy, pamiętacie, my też rozmawialiśmy, że w klasie B to często dochodzą do tego w sezonie tam czerwcowym komunie, później bierzmowania, okres wesel, więc tutaj też nie wiemy, czy ktoś nie ma w sobotę na przykład urodzin. A widzisz, ale to też ciekawe, czy akurat faktycznie ten mecz 22-0 no nie miał takiego, takiego podtekstu, że na przykład po weselu, prawda? No i na wesoło. No ja powiem wam, że tak, byłem na niejednym spotkaniu właśnie w Serie B, gdzie na drugi dzień w niedzielę o 11 było mocno rozrywkowo i mocno wesoło i panowie podbiegali do barierek i prosili o coś do picia, bo jednak tak, brakowało sushi. Tak, sushi. A sushi dobre, gdy nie sushi. To prawda. No, Unia Jaroszów, huragan Olszany, Mieroszów, Podgórze, Wałbrzych, dla mnie to dwa najciekawsze spotkania tej kolejki. Ja dzięki komentarzowi właśnie będę teraz zwracał baczniejszą uwagę na zespół huragana. Tak jak wcześniej o Górniku Złotoryi ci powiedziałem, żebym nie lekceważył tej drużyny, prawda? Także kibicujemy tutaj wszystkim oczywiście zespołom, ale ja tu już taki odczuwam delikatny sentyment w kierunku zespołu huragan Olszany. Fajne też logo mają, nie? Nie widziałeś? Nie. No taki typowy lej, czy też taki, nie wiem jak to się nazywa fachowo. Nie, to jest lej huraganu. Huraganu, tak jak są trąba powietrzna. No nie pamiętam jak to się nazywa. Taki nie, takie super niebieskie tło? No i takie tak mi się właśnie do góry. To teraz panowie, na koniec pozwolicie, że jeszcze przypomnę o tym, że na naszym fanpage'u jest licytacja piłki dla Oskara. Możecie kupić na Allegro skarb kibica, z czego cały dochód przekazujemy dla Oskara. I prawdziwy hit. Medal Jakub? Tak, no medal zdobyty przez Adriana Mrowca, gdy grał w Ruchu Chorzów. Trzecie miejsce, Ekstraklasa Polska, Ekstraklasa Piłkarska, oryginalny medal. Sezon 2013-14 w brązie, ale naprawdę pokazuje to jakość. Jakby był złoty, to byś go przygryzł. No wiesz, na pewno bym próbował, ale powiem ci, że jest ciężki. Logotypy, to co do tej pory panowie, panie oglądaliście w telewizji podczas wręczania tego typu medali, mamy teraz tutaj w studiu, trzymam w ręku, prawdziwy, naprawdę ciężki. To pokazuje, że to jest naprawdę jakość, że to nie jest jakaś podróbka. Warto zalicytować tutaj. Paweł odbierał osobiście od Adriana Mrowca medal. Na polecenie Bartka. Tak, Bartek rozmawiał wcześniej z Adrianem, ustalono kwotę wyjściową licytacji 100 zł. Paweł opisze to wszystko ładnie na Facebooku, będzie można w komentarzach licytować. Aczkolwiek to jest tylko wartość materialna, bo sam medal ma oczywiście wartość olbrzymią. Dokładnie tak, oczywiście. I tutaj Adrianowi bardzo dziękujemy. To trzeba oddać faktycznie, bo to jest coś niesamowitego.
To, tego się kupić nie da. Tego się kupić nie da. To Adrian wywalczył na boisku, grając dla zespołu z Chorzowa, wywalczył to no, w pocie czoła, biegając tam i z powrotem po zielonej i nie tylko murawie, tak. Bo to jeszcze te czasy, gdzie nie tylko zielona murawa by była, ale faktycznie to ma wartość sentymentalną ogromną, bo po prostu mam taki jeden jedyny i ten jeden jedyny medal oddaję na licytację, by pomóc Oskarowi. Okay. Dziękujemy. Dziękujemy serdecznie. Oglądajcie oczywiście nasze programy, oglądajcie wszystkie transmisje weekendowe, nie tylko piłka nożna, ale oczywiście siatkówka, MKS, KPS, Kuba jeszcze zapraszam na Minersów. Także... Myślałem, że powiem Minersów, bo wiesz, nie, na miny tutaj nikogo nie wciskaj. W sobotę czwarta liga jest przedostatnia domowa kolejka tej rundy. Górnik Nowe Miasto będzie grać swoje spotkanie. Od godziny 14, no nie z byle kim, bo Słowianinem woli burz. Tak jest. Później zostanie jeszcze tylko jedno takie spotkanie, niedzielny poranek 12-19 listopada z Polonią Środa Śląska. Sezon zakończą piłkarze z Wałbrzycha niedaleko, bo w Świdnicy, więc też warto się tam wybrać, jeśli macie ochotę zobaczyć ich w walce na żywo. No a w niedzielę też nie lada gratka, bo to będzie przede wszystkim futbol, choć ten amerykański, czyli piłka trochę inna, ale półfinał mistrzostw Polski, derbowe spotkanie w Bielawie, Auls. 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 Tak jakby mnie coś bolało. Auls. Auls, czyli Sowy powalczą z Górnikami Miners Wałbrzych. Jeszcze raz dziękujemy. Program oczywiście transmitowaliśmy prosto ze Szlawińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Do zobaczenia.